Teraz tak, znaczymy sobie linię. Znaczymy sobie linię. Będą duże wymiany. Dobra. Tu jest komin. Tu jest komin. Przyłożymy sobie tą linię, gdzie jest komin. Jest 36. Także jest git. I teraz tak. To wyjeżdża. To wyjeżdża. To wyjeżdża. I to wyjeżdża. Tylko robimy to w ten sposób, że to wylatuje. Robimy to tak. Odsuniemy się od komina jakieś 4 cm. 4 cm będzie bezpiecznie, bo trzeba zobaczyć, czy będziemy czymś obrabiać, czy otynkujemy tylko. 4 cm będzie dobrze. 4 cm i piątka łata, bo łata ma 5 cm. Także 9. Dobra, 9 i 9. 9 i 9. Dobra. I tu musimy to wyciąć. O, tam nie przeniosło. Dobra. Się nie pomylił. Dobra. Okay. Tu jest 9. Teraz znaczę na tych, co wycinam. Cztery. Dobra. Dobra. To wylatuje. To zaznaczyłem, ale to nie jest do wycięcia. Dobra, dotąd. Ok, no i muszę to wyciąć. Dobra. I teraz tak, Stasiowi od razu podam wymiary wymianów. Zrobimy wymian. Odtąd dotąd 147. 147 i 4. 147 i 2. Także widzicie, jakie te łaty są proste. Mierzymy od dołu, w górę zawsze pilnujemy, tak jak mówiłem, do linii. A dół, no, żyje własnym życiem. Dół łaty, tak. Dobra, i teraz wycinamy. Delikatnie, żeby nie czachnąć folii. Chociaż tu jakby nie odrasnął, to
lepiej sobie podłożyć jeszcze coś. Podpiłkę. Opa. Drzazga. A, poszła jedna. Mogłem z góry zacząć. Dobra, wytnę sobie i wracam. No i tak, mamy docięte wymiany. Tu do tego, tu do tego. Zostaw się, daj no tą kantareczkę. Od razu złapiemy sobie. Nawet widzicie, jak jest taka sytuacja, to o tym, co mówiłem, żeby nie powtarzać tych łączeń jedno po drugim, bo wiadomo, już całość by była tutaj osłabiona, prawda? Złapiemy. To jest jakiś inny dziad się trafił. Masz. Dobra. To udam tutaj teraz. Muszę iść po te. Posprzątać sobie w tej. Dałbyś, Stasiu, tą poziomicę, to bym sobie przyłożył, wiesz, żeby to w linii ustawić. Bo teraz to będzie oszukiwać. Dobra, trzymaj. I bajeczka.